Cześć, witam Was w kolejnej części serii o Trading Bocie. Mały update z pola walki, to co udało mi się zmienić od momentu wydania poprzedniej wersji. Jest to już druga, kolejna wersja, oznaczona również jako pre-release. Oznacza to tyle, że ta wersja nadal jeszcze nie umożliwia interakcji z giełdą Binance, ponieważ udostępnię tą funkcjonalność dopiero w momencie, kiedy ten bot będzie na tyle przetestowany, że po prostu sam będę się z tym czuł w miarę bezpiecznie i komfortowo. Dla nowych osób, które oglądają pierwszy odcinek z tej serii właśnie w tej postaci, także przypomnę tylko, że całość dokumentuję w playliście o nazwie Trading Bot na kanale CryptoDev i tutaj opisuję to, w jaki sposób przygotować i następnie uruchomić i używać najprostszego bota, który za nas składa zlecenia na giełdzie, w tym przypadku na giełdzie Binance, czyli to jest taki automat, który pozwala tak naprawdę zautomatyzować nasze działania na giełdzie na podstawie wskaźników zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym. Całość dostępna jest na moim GitHubie, tutaj widocznym na ekranie. Aby pobrać tą najnowszą wersję, przechodzimy do zakładki Releases i tutaj widzimy opis, który dla Was przygotowałem tej nowej, obecnej wersji. Warto wspomnieć, że ta wersja nie jest kompatybilna z wersją poprzednią, także aby z niej skorzystać, warto najpierw usunąć poprzednią wersję albo zainstalować tą wersję w innym katalogu na naszym dysku. Oczywiście niezbędne jest przeczytanie pliku README, który opisuje poszczególne parametry umieszczone w pliku konfiguracyjnym służące do sterowania funkcjonalnością bota. To, co w tej wersji się zmieniło, zamknąłem w milestone 002 pre. Tutaj może pozwolę sobie wszystkie te zmiany, które zaszły, opisać pokrótce. Nie będę omawiał zmian zatagowanych jako refactor, gdyż są to zmiany typowo programistyczne, które tak naprawdę nie odwzorowują specjalnie funkcjonalności w nowej wersji bota, natomiast przyczyniają się do tego z całą pewnością, że działa on dużo lepiej i sprawniej. Pierwsze, co wykonałem w tej wersji, to możliwość wyłączenia funkcji stop loss i odbywa się to tak naprawdę poprzez ustawienie wartości parametru o nazwie stop loss percentage down i w momencie, kiedy parametr ten zgodnie z opisem przyjmie wartość 0, tak naprawdę stop loss tutaj w tym bocie jest wyłączone, także należy mieć tego jak najbardziej świadomość podczas korzystania z tego bota. Kolejna sprawa to katalog instalacji. Teraz wszystkie pliki, na których bot działa, które bot tworzy, znajdują się bezpośrednio tam, gdzie plik uruchomieniowy tego narzędzia, także trochę to uprościłem i z pliku konfiguracyjnego tak naprawdę zniknął parametr, który określał nam ścieżkę tego, gdzie te pliki logowania czy pliki z cenami mają się znajdować. Myślę, że to dużo uprości sprawę. Kolejna istotna zmiana to issue zatytułowany zmiana ceny i w tym momencie mamy już możliwość ustawienia wartości procentowych niecałkowitych, czyli na przykład możemy określić, że bot dokonuje zakupu bądź sprzedaży, gdy cena zmieni się na przykład o 0,5% czy o 0,8%. I te wartości podajemy oczywiście z kropką. Jeśli podamy je z przecinkiem czy w jakiejś innej postaci, to program nam zwróci błąd i po prostu się nie uruchomi. Także aby mieć pewność, w jakim formacie i jakie parametry podawać w pliku konfiguracyjnym, warto przyjrzeć się temu plikowi przykładowemu, który jest w opisie. Tutaj wszystko starałem się dosyć jasno opisać oraz zapoznać się z tą tabelą, która również wyjaśnia, w jaki sposób podawać wartości dla konkretnych parametrów. Kolejna sprawa to tryb pauzy. Mamy możliwość zapauzowania bota i w tym trybie tak naprawdę bot będzie jedynie pobierał ceny, sprawdzał je, nie będzie natomiast składał zleceń, a w trybie testowym
który obecnie jest jedynym trybem, nie będzie sygnalizował o tym, że wykonałby jakąś czynność, także to jest przydatne w momencie, kiedy mamy naszego bota cały czas uruchomionego poprzez na przykład Windows Schedulera i chcemy, aby w pewnym momencie, nie jesteśmy do końca pewni tego, jak zachowa się rynek, chcemy go zapauzować, natomiast zależy nam na tym, żeby on dalej zbierał ceny i wyliczał średnie. Dlatego tutaj przełączenie tego wskaźnika mod type z 0 na 1 przełącza go w tryb pauzy. Kolejna sprawa to czyszczenie pliku przy uruchamianiu bota. Oczywiście zakładam, że bot ten będzie uruchomiany jednorazowo i następnie cały czas działał. Mimo wszystko może czasami zajść potrzeba, aby go zatrzymać. I w tym momencie po ponownym uruchomieniu może dojść do sytuacji, że na podstawie wartości cen zgromadzonych w pliku bot wykona jakieś zlecenie na giełdzie. W tym przypadku plik taki oczywiście po ustawieniu odpowiedniego parametru, tutaj clear on startup na true, plik ten poprzedni będzie zapisywany, będzie backupowany, a wszystkie nowe wartości cenowe po uruchomieniu kolejnym bota będą wpisywane w nowy plik. Także tutaj mogę zasugerować jedynie przetestowanie tego przełącznika true lub false i sprawdzić, jak to tak naprawdę działa i do czego to można wykorzystać. Myślę również, że bardzo istotny feature. I kolejna, przynajmniej dla mnie bardzo ważna rzecz, to czynności po stop loss, czyli to, co w sytuacji, kiedy najpierw bot zakupił jakieś aktywo, następnie jego cena na tyle spadła, że bot złożył zlecenie stop loss i w tym momencie tak naprawdę według parametrów ustawień w pliku konfiguracyjnym bot pewnie by znowu kupił. Natomiast jeśli odpowiednio określimy liczbę okresów pauzy, to ten bot przez tutaj 5 takich okresów, gdzie jeden okres to czas określony właśnie w pliku konfiguracyjnym interval minus na, w tym przypadku na 1, będzie czekał po prostu przez 5 takich okresów, czyli przez 5 minut. Oczywiście jeśli nasz bot będzie sprawdzał, będzie kontaktował się z giełdą co 5 minut, to tutaj oczywiście to razy 5 mamy 25 minut pauzy po stop lossie i w tym momencie bot nie będzie generował żadnej interakcji z giełdą, będzie natomiast pobierał ceny i testowo wyliczał średnią. Także to wszystko, jeśli chodzi o tego milestone'a. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Ja tego milestone'a zamykam. Błędy, propozycje zgłaszamy, tak jak poprzednio, w zakładce issue. Jeśli uznam je na tyle zasadne, to otaguję jako feature i znajdą się w kolejnej wersji. Jeśli nie będzie nic takiego diametralnie zmieniającego funkcjonalność tego bota, to myślę, że w kolejnym odcinku po prostu udostępnię Wam już wersję produkcyjną i zrobię też oddzielny odcinek pokazujący to, w jaki sposób uruchomić tego bota w Windows Schedulerze, tak aby ten bot nie zajmował nam miejsca na ekranie, nie zajmował nam zasobów ekranu, a chodził sobie w tle i po prostu realizował swoje zadania, podczas gdy my będziemy korzystać z komputera w nasz normalny dzień. A kolejny odcinek może również zaprezentuję, w jaki sposób tego bota uruchomić na VPS-ie, czyli na serwerze w chmurze. I w tym momencie nasz komputer w ogóle nie będzie musiał być uruchomiony, a bot będzie nadal sobie pracował i testował naszą strategię zdefiniowaną w pliku konfiguracyjnym. Także po pobraniu z zakładki Release, bot trafia nam tutaj, następnie rozpakowujemy ten plik, jeszcze pokażę może w jaki sposób to uruchomić. Mamy rozpakowany plik, otwiera się katalog i następnie poprzez dwukrotne kliknięcie, oczywiście tutaj poruszam jedynie tematykę uruchomienia na systemie Windows, klikamy dwukrotnie, bot startuje, przechodzi walidację pliku konfiguracyjnego, następnie pobiera cenę, wylicza średnią i to wszystko dokumentuje w pliku logu, który wygląda mniej więcej tak. Tutaj możemy sobie analizować ceny, w jaki sposób one się zmieniają i cenę przechowuje tutaj w kolejnym pliku.
Oczywiście można testować bota, że tak powiem, na sucho. Można ręcznie zmieniać zawartość tego pliku. Warto pamiętać, żeby ceny w tym pliku były zapisane w ten sposób i żeby ostatni wiersz również był aktywny, czyli należy po ostatniej wartości dać Enter, zapisać. W tym momencie ponowne uruchomienie bota możemy przetestować, na przykład czy w miarę zmiany ceny on takie zlecenia, jakie byśmy się spodziewali, wykona. Oczywiście należy jedynie pamiętać w tej sytuacji o przełączniku Clear on Startup, żeby nam tego pliku za każdym razem bot nie czyścił w miarę, jak sobie to testujemy. Także to wszystko, jeśli chodzi o tą wersję. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Dzięki, cześć.